Cześć, tu Weronika. Dzisiaj mam dla Was 10 ciekawych faktów na temat rekordów związanych z cukrzycą typu pierwszego. Pierwszą osobą z cukrzycą typu pierwszego, która zdobyła tytuł Ironmana, był Bill Carlson, który w 1983 roku wziął udział w Ironman World Championships. Zawody Ironman to triatlon, czyli 3800 metrów pływania, po czym 180 km jazdy na rowerze i na koniec ponad 42 km maratonu. Bill Carlson biegł z pompą insulinową, która wygląda zupełnie inaczej niż te, których używamy dzisiaj. Najwyższy poziom cukru przy diagnozie cukrzycy typu pierwszego, który został zarejestrowany w Księdze Rekordów Guinnessa, to 2656 mg na decylitr. Osobą, która przeżyła najwyższy poziom cukru, jest Michael Patrick Bonocore, który w wieku 7 lat został zdiagnozowany z cukrzycą typu pierwszego. Michael na szczęście ma się dobrze, dalej żyje z cukrzycą typu pierwszego, otrzymał potrzebną pomoc i już nie miał tak wysokich wyników. Kiedy William H. Cross w maju 2006 roku zdobył Mount Everest, był nie tylko pierwszą osobą z cukrzycą typu pierwszego, która zdobyła ten szczyt, ale również zdobyła koronę Ziemi, czyli 7 szczytów na 7 kontynentach. Oprócz tego Will zdobył jeszcze 2 bieguny. Natomiast pierwsza pompa na Mount Everest znalazła się w tym roku, w maju, kiedy to Taylor Adams zdobył Mount Everest. Oczywiście on też ma cukrzycę typu pierwszego i jest czwartą osobą z cukrzycą typu pierwszego, która zdobyła ten szczyt. Kiedy helikopter dostarczał tlen dla wspinaczy, dostarczył również insulinę dla Taylora, który musiał uzupełnić jej zapas w pompie. Najdłużej żyjącą osobą bez insuliny z cukrzycą typu pierwszego jest Daniel, zwany także jako Miracle Dan, który nie przyjmował insuliny przez 17 miesięcy i podobno dalej jej nie przyjmuje. W 2010 roku Daniel został zdiagnozowany z cukrzycą typu pierwszego. Przyjmował insulinę przez 6 lat, dopóki w 2016 roku jego cukry zaczęły niepokojąco spadać i pod kontrolą lekarza zaczął obniżać swoje dawki insuliny. W końcu w marcu 2017 roku musiał zupełnie odstawić insulinę. Sprawa cały czas jest dokładnie badana. Ostatnie informacje były podane w lipcu 2018 roku o tym, że Daniel dalej nie przyjmuje insuliny. Jedna z teorii mówi, że Dan ma rzadki gen, który pozwala jego układowi immunologicznemu regenerować się i w konsekwencji również działać komórką beta. Druga teoria, która wydaje się naukowcom bardziej prawdopodobna, jest związana z regeneracją komórek beta u osób z cukrzycą typu pierwszego. Zdarza się, że po wielu latach część komórek beta odzyskuje swoją funkcję, jednak jest to bardzo indywidualna kwestia. Do pełnego funkcjonowania wystarczy tak naprawdę 10% funkcjonujących komórek beta. Na razie musimy po prostu czekać na kolejne informacje. Osobą z cukrzycą typu pierwszego, która przebiegła najwięcej maratonów w najkrótszym czasie, jest Gavin Griffiths, który przebiegł 25 maratonów w 30 dni, żeby pokazać, że z cukrzycą można wszystko. Bardzo udziela się w społeczności cukrzycowej i to jest jego pierwszy wyczyn. Te maratony to było ukoronowanie jego 10-letniej pracy na rzecz diabetyków. Kolejny fakt może niestety zmartwić, ponieważ obecnie mamy najwyższą cenę insuliny w historii. W Stanach Zjednoczonych fiolka 10-mililitrowa kosztuje obecnie $340, czyli za jedną jednostkę płacimy 34 centy. Wychodzi na to, że insulina jest droższa od kawioru. W Stanach odbywa się obecnie wiele protestów i wiele akcji mających na celu zmianę tej sytuacji, ponieważ niestety wiele osób w związku z tak wysokimi cenami musiało racjonować insulinę i niestety zmarło. Największa na świecie fundacja non-profit zajmująca się badaniami nad cukrzycą typu pierwszego to JDRF. Co roku biją rekordy w zbiórkach przeznaczonych na finansowanie innowacyjnych badań nad cukrzycą typu pierwszego. Właśnie dzięki JDRF Gala Program zebrano ponad $1 miliard, dzięki którym sfinansowano wiele przełomowych badań. Deklarują, że nie spoczną, dopóki nie znajdą lekarstwa na cukrzycę typu pierwszego.
największą grupą ludzi z cukrzycą typu pierwszego, która przebiegła wspólnie półmaraton, jest grupa 69 osób, która wzięła udział w półmaratonie w Swansea Valley. W półmaratonie wziął udział również diabetolog, który był wyposażony w różne rzeczy, których mogli potrzebować uczestnicy z cukrzycą typu pierwszego, czyli na przykład jakieś przekąski na hipoglikemię. Wszyscy szczęśliwie ukończyli bieg i tym samym ustanowili nowy rekord. Najdłużej żyjącą osobą z cukrzycą typu pierwszego był Robert P. Krause, który przeżył z nią ponad 85 lat. Zmarł w 2012 roku w wieku 90 lat. No cóż, takiego stażu to można tylko pozazdrościć i to wspaniałe, że pan Robert mógł przeżyć tyle lat. Otrzymał on specjalny medal z Joslin Diabetes Center, specjalnie właśnie stworzony na tę okazję, ponieważ w tym centrum są wręczone medale za takie kamienie milowe, czyli 25 lat z cukrzycą, 50 lat z cukrzycą i 75 lat z cukrzycą. Mam dla Was również bonusowy fakt. Taki medal możecie zamówić sami, jednak musicie pokryć koszty przesyłki ze Stanów Zjednoczonych. Na szczęście taki medal można również uzyskać z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. To wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to zachęcam Was do zostawiania łapki w górę, a jeżeli chcecie oglądać więcej materiałów, które tworzę, to koniecznie zasubskrybujcie kanał. To w takim razie do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!